Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Tradycyjnie zaczynamy od omówienia sentymentu wobec ryzyka, no i widać, że niewiele się dzieje w ostatnich godzinach. Jeśli chodzi o piątkową sesję na Wall Street, ta nie przyniosła dużych przetasowań. No, a główne indeksy pozostają blisko poziomu odniesienia. Podobnie sytuacja wygląda na początku nowego tygodnia handlu, a notowanie kontraktu terminowego na S&P 500 pozostają blisko wyznaczonych w ostatnim czasie ekstremów poniżej 5800 punktów. Widać, że po entuzjazmie, jaki został spowodowany decyzją Amerykańskiej Rezerwy Federalnej o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych, przyszedł taki czas na wstrzymanie. Oczywiście rynek skupia się teraz na danych, no i na komentarzach, jakie będą płynęły z Fedu, bo pojawią się pierwsze właśnie po tej ubiegłotygodniowej obniżce o 50 punktów bazowych. No i ten szereg wystąpień przedstawicieli Fedu, jaki zaplanowany jest w tym tygodniu, no będzie wpływał na oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych w Stanach. Waller już w piątek powiedział, że jego zdaniem on by tutaj obniżył na kolejnych dwóch posiedzeniach przed końcem roku, czyli w listopadzie i w grudniu, stopy procentowe o 25 punktów bazowych na każdym z posiedzeń. No ale te zdania mogą być różne, no i właśnie te oczekiwania będą wpływały na rynek. Jeśli chodzi o obecną wycenę, no to tutaj mniej więcej pół na pół uczestnicy rynku zakładają, że jeszcze w listopadzie może pojawić się kolejna 50. Dzisiaj natomiast ja bym zwrócił uwagę na dane PMI. One jako pierwsze obrazują poziom koniunktury gospodarczej w mijającym miesiącu, no i też zaciążyły na notowaniach euro, ale dolar odbija swoją drogą na wartości. Patrząc na inne pary walutowe, widać tutaj zdecydowaną przewagę amerykańskiej waluty, także na rynku USD, JPY. Wracając jednak do strefy euro, bo tutaj głównie o poranku dane z Eurolandu przykuły uwagę, wskaźniki zarówno dla przemysłu, jak i dla usług wypadły słabiej od prognoz, wypadły poniżej tego, co widzieliśmy w sierpniu. No i to jest taka niepokojąca wiadomość na koniec trzeciego kwartału. Te dane sugerują, że końcówka roku no może być słabsza pod względem koniunktury gospodarczej, no ale też zapewne będzie wymagała silniejszej stymulacji ze strony polityki monetarnej. Zatem te dane jak najbardziej raczej wpisują się w głębsze obniżki stóp procentowych przed końcem roku w wykonaniu Europejskiego Banku Centralnego niż płytsze, no bo spowalniająca koniunktura gospodarcza też oczywiście będzie ciążyła inflacji. Patrząc na rynek surowcowy, no to o dziwo dzisiejsze spadki euro-dolara wcale nie przeszkadzają notowaniom złota, które kreślą nowe szczyty wszechczasów powyżej 2600 dolarów. Oczywiście słabsze dane na temat koniunktury gospodarczej będą właśnie wywierały większą presję na łagodzenie polityki monetarnej. No oczywiście obniżki stóp procentowych to jest główny czynnik, który w tym momencie wspiera notowania złota, także tak jak mówiliśmy wielokrotnie, materializuje się scenariusz obniżek stóp procentowych, który stwarza pozytywne środowisko dla notowań żółtego metalu, no i nie sposób w tym momencie powiedzieć, gdzie te wzrosty mogą się zakończyć. Dobrze też wyglądał w ostatnim tygodniu rynek ropy naftowej. Widzieliśmy dość spore odbicie, po części napędzane poprawą sentymentu rynkowego, po części też oczekiwaniami wobec dalszej stymulacji gospodarczej w Chinach, bowiem tam koniunktura wygląda kiepsko i na rynku się pojawia coraz więcej spekulacji, że tamte władze będą musiały wesprzeć wzrost gospodarczy, żeby osiągnąć ten średnioroczny cel na poziomie 5%. No, czynnikiem ryzyka dla notowań ropy to zostaje oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tutaj konflikt w każdym momencie może zostać wyeskalowany i podbić ceny tego surowca. Na koniec złoty, który pozostaje cały czas bardzo stabilny, aczkolwiek jeśli chodzi o drżącego dolara, tutaj ta presja na notowanie polskiej waluty mogła być większa. Też złoty pozostawał stabilny w ubiegłym tygodniu, kiedy teoretycznie powinien zyskiwać, gdy rynek akcyjny rósł, gdy dolar tracił na wartości. Także polska waluta tutaj wykazuje się bardzo dużą odpornością w ostatnim czasie na zawirowania na rynkach międzynarodowych. No i nic nie wskazuje, żeby coś w najbliższym czasie złego miało się tutaj wydarzyć, jeśli chodzi o PLN.
To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, jak zawsze, informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.